Abez, witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale, a dziś testujemy Despotę od Triplexa, 49 strzałów, 25 mm, TXB 622, około plus minus 65 sekund. Przed chwilą testowałem inną 25 od Triplexa, 25 mm, jeden cal. I naprawdę było ciekawie, więc tutaj również mam dość wysoko ustawioną poprzeczkę, przynajmniej już przed odpaleniem. Jeśli chodzi o cenę, no to patrząc w katalog po prostu, no to to będzie jakieś 120, nie, 130 zł. No mówimy tutaj o podstawie, co nie? Zobaczymy, jak to będzie w sklepach internetowych, jak to będzie na jakichś wyprzedażach, promocjach większych. Mówię cena jaką widziałem w katalogu, bo po prostu w necie, kiedy ja ją nagrywam, jeszcze jej nie ma. Jeśli chodzi o jakieś dane ciekawe, lącik raczej jest rezerwowy. Tak, jest dwójeczka, jest jedyneczka, czyli jest podstawa rezerwa, to bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o dane, no to kod produktu już znacie, liczbę strzałów też. C, no to wiadomo, że jest. NEC 490 gram. Czemu na to zwróciłem uwagę? Bo przed chwilą, tak jak wam mówię, testowałem kostkę, która miała 36 strzałów w kalibrze 25 mm i miała tego NEC-u 460. Więc tu jest teoretycznie 13 strzałów różnicy i tylko 30 gram NEC-u różnicy. Więc zobaczymy. Zobaczymy, czy warto dołożyć do tej kostki, dla tych 13 strzałów więcej. Czy jednak tam jest tak ładnie napakowane, że zostać przy bazuce, bo to on mi się rozchodzi. Ale zobaczymy, nie skreślam jej, bo nie mam czemu jej skreślać. No i zapraszam oczywiście do konkursu, do wszystkich linków w opisie, Instagram, TikTok, Discord, grupa na Facebooku i tak dalej, sklep Odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Może będzie ta kostka, nie wiem jeszcze. No i co? Robię cięcie, ustawiam kostkę na prostej, niepalnej powierzchni, żeby się nie bujała. No i lecimy z odpalaniem. Nie ma co czytać efektów, kiedy możemy ją po prostu podpalić. Dobra, jestem z powrotem. Mamy naszą kostkę, prosta powierzchnia, wszystko ok. Łapa mi się trochę już zimna część, ale nieważne. Despota, 49 strzałów, kaliber 25 mm, triplex. Zobaczymy. Ale one są cholernie głośne, jak na 25 mm. Widzę, że kostka się pali. I to dość ładnie się pali. Co ja mogę powiedzieć? Jeśli szukacie kostki do 100 zł, to bierzcie bazukę. Jest bardzo fajna. Ale jeśli myślicie, czy wziąć bazukę, czy dołożyć te 3 dyszki, 2-3 dyszki i kupić Despotę, chyba kupić Despotę. Nie wiem jak to działa, że kostka, która ma na 13 strzałów więcej, tylko 30 gramów NEC-u więcej, ma praktycznie dokładnie tak same efekty. W sensie chodzi mi o gęstość efektów, o wielkość efektów i tak dalej. Tutaj naprawdę nie trzymałbym się tej jakoś gramatury. Podoba mi się, bardzo się podoba. Cieszę się, że zmieniała efekty. Zmieniała efekty dość często, naprawdę bardzo różnorodne. Niektóre się utrzymywały dłużej, niektóre krócej. Wiadomo, że migotanie nie było tak długo na niebie jak tam jakieś złote palmy i tak dalej. Tutaj raczej nie ma co się przyczepiać. Wiem, że niektórzy uważają migotanie za taki wypychacz. Ja osobiście tak nie sądzę. Niemniej, ósemka z plusem.
Ósemka, myślę, że tak. I teraz możesz się spytać, czemu mówię, że Despota jest lepszy od Bazooki, że warto dołożyć, a jednocześnie daje im tą samą ocenę. Z prostego powodu są po prostu w innej kategorii cenowej. Tyle. Ósemeczka, myślę, zasłużona. 120 zł. Ma już sporą konkurencję, ale ciężko mi znaleźć konkurencję, która będzie miała 49 strzałów w tym kalibrze, w tej cenie. No nie przychodzi mi do głowy nic tak na szybko, więc myślę, że to jest kolejna pozycja, którą warto zapisać sobie na liście. No tak jak wam mówiłem podczas unboxingu wyrzutni od Triplexa, ja byłem na tej prezentacji, widziałem te produkty, no i zaznaczałem sobie, co według mnie jest godne uwagi. I no wybrałem sobie do paczki same produkty, które według mnie są godne uwagi, więc dziwne jakbym teraz jakbym zmienił zdanie, tym bardziej, że widzę ją z bliższej odległości i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że może być trochę inaczej na prezentacji, a finalny produkt, można by było sobie tak wyobrażać. Niemniej chyba jednak tak nie jest, bo poziom jest trzymany i ósemeczkę daje z wielką przyjemnością. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, może wam się podobało bardziej, może mniej. Czekam na wasze opinie, no i widzimy się w kolejnych testach. Moim zdaniem kolejna fajna pozycja.